Szczęść Boże! Tym razem gościem Studia Kurtyny jest filar tejże, pan Jarosław Szydłak. Witam serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry, panie Dominiku. Skąd zapał do organizowania Kurtyny? Skutek uboczny nawrócenia. 2010 rok, postawienie życia na relacji z Panem Jezusem, a potem przyszły różne pomysły, różne propozycje, różne zaangażowania. Ale to jest czasami ciągnięcie kurtyny za uszy, ciągnięcie całej ekipy, wszystko spoczywa na pańskich barkach. Jak znaleźć do tego siłę? Z przyczyny nawrócenia, czyli z jakiegoś wyważonego, osobistego kontaktu z Panem Bogiem. Po ludzku kurtynę należałoby prawdopodobnie odpuścić po pierwszej, jak nie po pierwszej, to na pewno po drugiej, po trzeciej, po czwartej edycji. I pewnie dopóki będę widział w tym sens, że kurtyna niesie coś dobrego i nie narobię głupot, to Pan Bóg będzie dawał siłę. Co jest najtrudniejsze w organizacji kurtyny? Nieprzewidywalność. Tak naprawdę każdy rok i każde przygotowania kurtyny przynosiły zupełnie nieprzewidywalne właśnie problemy, niespodzianki, trudności do rozwiązania. I to jest chyba najtrudniejsze, że trzeba być przygotowanym na wszystko. Od czynników materialnych, które potrafią się popsuć kompletnie, nie te, dla których przygotowaliśmy jakieś zabezpieczenia i bypassy, po jak zawsze najtrudniejsze czynniki ludzkie, gdzie puszczają emocje, gdzie wychodzą jakieś konflikty między przyjaciółmi, między osobami, po których normalnie byśmy się nie spodziewali konfliktowej natury. Pochodna oczywiście wielkiego zmęczenia w trakcie trwania kurtyny i to chyba to. Zadałem to samo pytanie ekipie technicznej, oni mi odpowiedzieli jednoznacznie. Czy nie lepiej jest to rzucić pierony, jak mówiła moja babcia, i zająć się czymś innym? Bo z tymi ludźmi, ja rozumiem, że łączy was przyjaźń, ale czy nie lepiej wybrać się z nimi na kajaki, spędzić z nimi czas w inny sposób, a nie przez ten tydzień ze zmęczeniem, z różnymi emocjami, pozytywnymi, ale też negatywnymi, ciągnąć tutaj właśnie w jakiś sposób kurtynę? Co was napędza do takiego działania? Wrócę do początku pytania, panie Dominiku. Jedno nie wyklucza drugiego. Kajakujemy. Odkąd jeden z nas z ekipy technicznej, Krzysiek Wróbel, zadał kiedyś mi w lutym, czyli w najmniej sprzyjającym kajakom momencie, pytanie, czy wraz z żoną kajakujemy, i popatrzyłem na niego ze zdziwieniem. Rzeczywiście ten sport też nas, sport, pasja połączył i w wolnym czasie to robimy. Rzeczywiście też wyjeżdżamy, bo kurtyna, może zabrzmi górnolotnie, to jest wspólnota, to jest chyba nawet więcej, to jest rodzina. W tej rodzinie i wspólnocie zawsze są różne trudne momenty, trudne sytuacje. Natomiast oczywiście wielokrotnie przychodziła pokusa rzucić to wszystko i może nawet nie zająć się czymś innym właśnie, tylko chyba największa pokusa jest taka, żeby odpocząć. Natomiast póki mamy zwrotną jakąś taką informację albo widzimy, że to ma sens, pewnie będziemy tak długo kurtynę kontynuować. Wrócę do poprzedniej odpowiedzi o trudności. Jak radzicie sobie z finansowaniem? Bo kurtyna jest zorganizowana bardzo profesjonalnie, jak na amatorski przegląd i jak na, jak sami o sobie mówicie, amatorów, którzy to organizują. Nie radzimy sobie z finansami, dlatego to jest też jedna z trudności kurtyny, czyli nieprzewidywalność. Kiedy w 2016 roku dzięki osobie Marka Hermana, którego imię nosi obecnie kurtyna, naszego zmarłego przyjaciela, kiedy organizowaliśmy ją po raz pierwszy, na pewno nikt z nas nie przewidywał takiego rozwoju kurtyny, jaki nastąpił w kolejnych latach. Nikt z nas nie wyobrażał sobie, że będziemy siedzieli w takim zaimprowizowanym studio i tworzyli kurtynę w wersji online na pewno. Dlatego, że mieliśmy bardzo skromny budżet na poziomie 12 tysięcy, które pozyskaliśmy wtedy w programie Przyjazna Dzielnica, plus kilku, no to trzeba nazwać bożych szaleńców, żeby nie powiedzieć, że no, ciut nienormalnych naszych przyjaciół, którzy umoczyli duże prywatne środki, wrzucając w to dzieło. I tak odbyła się pierwsza kurtyna. Przez taką postać, niestety też już po drugiej stronie wieczności, czyli przez księdza Jana Kaczkowskiego, wszystkim w zasadzie z ekipy kurtyny
przyświeca jedno hasło, żeby nigdy nie robić katolipy. Więc jak już przegląd Kurtyna powstał, no to taki stawialiśmy sobie cel, żeby nie było to lipne. Jeżeli mamy przez kurtynę, przez teatr, przez sztukę, przez tego typu działalność przyciągnąć ludzi do Pana Boga, to musimy dać to na najwyższym z możliwych poziomów. To powodowało rozrost kurtynowego budżetu. Przychodziły różne pomysły. Panie Dominiku jest chociażby autorem jednego z fenomenalnych pomysłów, żeby kurtyna kończyła się koncertem, który będzie podziękowaniem dla uczestników, dla widzów. I tak to przecież z Pana inicjatywy zaprosiliśmy zespół Nie ma gotu, zaprosiliśmy Arkę Noego. W tym roku z uwagi na specyficzny klimat kurtyny online będzie koncert również w wersji online, za to z drugiego końca świata, z Republiki Południowej Afryki. To wszystko ciągnie za sobą potrzeby finansów, potrzeby budżetowe. No i stąd przeróżne poszukiwania. Był moment, gdzie część budżetu kurtyny finansowaliśmy z programu FIO i rzeczywiście mieliśmy jakiś zastrzyk gotówki. Natomiast po dziś dzień kurtyna to przede wszystkim nie tylko w wymiarze osób zaangażowanych, ale również w wymiarze finansowym dzieło wielu, wielu pojedynczych osób, pojedynczych darczyńców. Oczywiście cieszymy się, że ostatnie dwa lata kurtyna cieszy się bardzo dużą życzliwością i również finansowym wsparciem Urzędu Miasta w Gdyni, ale to nadal nie jest cała potrzebna kwota, więc bez tych pojedynczych osób, które zetknęły się z kurtyną i potem uznały, że wrzucą jakąś kwotę ze swoich pieniędzy w to dzieło, to ono nie byłoby możliwe w takiej skali. Co na to żona, że przez miesiąc, może trochę więcej w roku, kiedy jest kurtyna, nie ma zbyt często kontaktu i to częściej jest telefon wykonywany do ekipy kurtyny niż do niej? Rzeczywiście. Dzisiaj telefony nawet podpowiadają najczęściej wybierane połączenia, to w miesiącu kurtynowym tak jest. Natomiast nie dalej jak wczoraj, kiedy szedłem z Gosią z kościoła do nas do domu, no to podsumowałem ten miniony czas kurtyny i innych wspólnych przedsięwzięć stowarzyszenia, że one są możliwe dzięki niej. Bo rzeczywiście po pierwsze przyzwala, po drugie wspiera, a trzecie chyba najważniejsze uczestniczy. Dzięki temu nasza relacja małżeńska czy jedność małżeńska na tym nie cierpią, bo kiedy przychodzi kurtynowy miesiąc czy potem ten finałowy tydzień, to Gosia równo ze mną po prostu poświęca swój czas i to jest piękne, bo rzeczywiście przy braku takiej zgody czy jednomyślności no, nie można by się zaangażować na taką skalę. Czyli łatwiejsze jest, kiedy małżeństwo wspólnie uczestniczy, ma tą samą pasję, a trudniejsze, kiedy oboje robią coś innego. To pewnie jest kwestia, kiedy robią coś innego, to nadal jest kwestia porozumienia, dogadania się, pójścia na jakiś kompromis, natomiast rzeczywiście na pewno jest łatwiej. Ja mam doświadczenie wspólnej pracy z żoną zawodowe i to nie był do końca najlepszy pomysł, natomiast kiedy tym wspólnym działaniem jest pasja wspólna, to rzeczywiście jest to fantastyczne. Zadam teraz pytanie o nagrodę publiczności, bo to jest bardzo ciekawe. W jaki sposób publiczność może głosować, wybierać swoją własną nagrodę oraz jak wygląda ten algorytm głosowania? Nagroda publiczności w zasadzie wyszła oddolnie na kurtynie, ponieważ w czasie pierwszej kurtyny, kiedy na samym początku nie mieliśmy takiego wprost pomysłu, przygotowując kurtynę, żeby ta nagroda publiczności była, mieszkańcy dzielnicy Mały Kack, panem Krzysztofem Jędrzejewskim na czele, sami podjęli taki temat i dowiedzieliśmy się o tym my, że po pierwszym spektaklu w osiedlowym sklepie Domena pojawiła się skrzynka i mieszkańcy przychodzący na codzienne zakupy mogli do tej skrzynki wrzucić swoją opinię, swoją ocenę spektakli. W porozumieniu z panem Krzysztofem natychmiast przenieśliśmy pomysł nagrody publiczności po prostu na grunt kurtyny. Rozszerzyliśmy go w kolejnych edycjach o głosowanie wszystkich widzów, którzy przychodzą na spektakle. I wreszcie w tym roku, znowuż przez zewnętrzne okoliczności, nagroda publiczności będzie wybierana przez publiczność, oczywiście w wersji online'owej poprzez wypełnianie elektronicznych ankiet. Natomiast już od tego pierwszego pomysłu, tej skrzyneczki w sklepie, zrodził się pewien kłopot, problem,
jak tą nagrodę publiczności ocenić, ponieważ na poszczególne spektakle przychodzi różna ilość widzów. Czasami są grupy, które przyjeżdżają z własną publicznością, czasami są grupy gościnne, gdzie bazujemy na stałych, kurtynowych widzach. No i chodziło o jakiś pomysł, właśnie algorytm, który to wyliczy i będzie to głos sprawiedliwy. A w takich sytuacjach w naszej grupie, w naszej wspólnocie związanej z kurtyną jest postać naszego przyjaciela Tomasza Hajduka, znanego widzom kurtyny również z roli Poncjusza Piłata w Misterium Męki Pańskiej, które również mamy na koncie takich naszych własnych wydarzeń. No i właśnie to Tomek stworzył matematyczny model, który zmieniają się różne elementy w trakcie kurtyny, natomiast jego algorytm przeliczania ilości głosów poprzez wagę i właśnie udzielone odpowiedzi co do oceny każdego ze spektakli, wierzymy, że wybiera w sposób właściwy nagrodę publiczności. Wiemy o tym z prostej przyczyny, wszyscy żyjemy, mamy się dobrze, to znaczy, że publiczność tych werdyktów jeszcze nigdy nie oprotestowała. A co jest pierwsze? Decyzja o nagrodzie publiczności, czy decyzja jury o złotej, brązowej, srebrnej kurtynie? Czy jury wie przy podejmowaniu decyzji o złotych kurtynach, jaki jest werdykt publiczności? Tu muszę, panie Dominiku, odmówić od odpowiedzi na to pytanie i nie dlatego, że cytując klasyka, wiem, ale nie powiem, natomiast nie wiem, dlatego że nad decyzjami jury czuwa nasza przyjaciółka Ania Halasz i to jest dla mnie taki ogromny komfort, że jestem całkowicie pozbawiony wpływu na decyzję właśnie, który spektakl i bardzo się z tego cieszę, bo to z tego, co obserwuję co roku, są niezwykle ciężkie i trudne decyzje dla grona jurorów. W ubiegłym roku, w tym roku to jest grono blisko 10 osób, więc to jest, myślę, taki bardzo mocno przemyślany, wyważony głos. Mogę tylko się odnieść do tego punktu, co jest pierwsze. To w zależności od roku, bo z jednej strony doskonały algorytm Tomka Hajduka, a z drugiej strony gro wolontariuszy, którzy w piątkową noc przeliczają głosy publiczności, spowodował, że na przykład w ubiegłym roku decyzja o nagrodzie publiczności trafiła do zarządu stowarzyszenia, żeby móc dalej przygotować nagrody pamiątkowe, dyplomy i okolicznościowe statuetki pierwsza. Natomiast jurorzy zakończyli swoje debaty około godziny 4:30 w sobotę nad ranem. Natomiast w minionych latach, jak kojarzę, to chyba nawet dłużej trwało liczenie nagrody publiczności, natomiast szybszy, być może łatwiejszy był werdykt jury. Ile jest mniej więcej głosów na nagrody publiczności? Ile jest tych głosów do policzenia? Może średnio, łatwiej będzie na spektakl właśnie? Na spektakl średnio trzeba przyjąć około 200 głosów. Czy to znaczy, że tyle osób jest w kościele i ogląda ten spektakl na żywo, czy można głosować też w inny sposób? Do tej pory tylko będąc na żywo na spektaklu. Wchodząc na spektakl dostaje się kupon. Dostawało się kupon na ten konkretny spektakl i wychodząc ze spektaklu oceniało się ten konkretny spektakl, przyznając ocenę w czterostopniowej skali. Najwięcej głosów oddanych na pojedynczy spektakl to 300, ale to nie wyczerpuje możliwości, czyli liczby widzów, którzy byli w kościele. Po prostu liczba widzów w minionych latach zaczęła nas przerastać i były takie spektakle, zwłaszcza grup tutaj bliższych związanych z Trójmiastem i konkretnie na przykład z dzielnicą Mały Kack, gdzie zespół teatralny Gwiazdy z Trzynastki po prostu powodował, że kościół pękał w szwach i okazało się, że 300 kuponów do głosowania na nagrodę publiczności nie wystarczyło. Więc najwięcej oddanych głosów to było 300, bo tyle było przygotowanych kuponów. Natomiast to są takie wyjątki piękne z tą publicznością powyżej 300 osób. Średnio jest około 200 kuponów na spektakl. A czy taki spektakl, na którego wejście skończyły się kupony, nie jest poszkodowany w jakiś sposób w stosunku do tych, na których tych kuponów wystarczyło? Jak ilość kuponów decyduje o ocenie późniejszej? Z tego, co wiem od autora algorytmu, to tylko jedna ze składowych, ilość oddanych głosów. Bardziej obawiałbym się w drugą stronę, czy rzeczywiście ilość nie decyduje, nie determinuje werdyktu o nagrodzie publiczności. Tomek Hajduk zaręcza, że nie, natomiast w ubiegłym roku rzeczywiście te powyżej 200, czyli 300
kuponów i 300 głosów oddanych na spektakl Pociąg Nienawiści Gwiazd z Trzynastki, no, zakończył się też nagrodą publiczności. Czy jako prezes stowarzyszenia, które organizuje kurtynę, jako dyrektor przeglądu, nie ma pan wpływu albo może samej chęci na to, żeby ostateczną decyzję jury gdzieś tam sugerować podprogowo? Właśnie po to od początku zupełnie osobna osoba odpowiedzialna za jury, po to skład jury wybierany jak najszerszy, żeby tego uniknąć. Wreszcie ku mojemu, prawda, takiemu osobistemu przeżywaniu tego faktu, w ogóle moja niemożność brania udziału w obradach jury i tych w trakcie, kiedy jury komentuje i rozmawia o poszczególnych spektaklach, ale też tym najważniejszym w nocy z piątku na sobotę każdej kurtyny przed finałem. W związku z czym niestety muszę powiedzieć, że jury jest totalnie niezależne i totalnie odporne na wpływy zarządu stowarzyszenia. Kurtyna od zeszłego roku nosi imię Marka Hermana. Dlaczego? Kim był Marek Herman dla was? Marek Herman to niezwykła postać dla mieszkańców Gdyni i też tej właśnie dzielnicy, gdzie odbywa się kurtyna, czyli dla Małego Kacka. Niesamowity człowiek, społecznik, oaza spokoju. Człowiek, który szukał jedności. No i właśnie gdzieś jeden z takich kamieni, które dały fundament Stowarzyszeniu Kack, ale również kurtynie. To Marek jako przewodniczący Rady Dzielnicy Mały Kack w takim pierwszym, powiedzmy, zerowym roku, kiedy w ramach budżetu obywatelskiego startował taki boczny projekt środków na wydarzenia kulturalne, na wydarzenia sportowe, może inaczej, na wydarzenia społeczne pod nazwą wówczas Przyjazna Dzielnica, to Marek zwrócił się do nas, związanych tutaj z parafią i z dzielnicą, żeby po prostu zawnioskować o te środki, ponieważ w tym zerowym roku, mimo dosyć takiej dynamicznej kampanii ze strony Urzędu Miasta, po prostu tych projektów nie było. Dla odmiany już w kolejnych latach to kilkanaście projektów z takiej małej dzielnicy jak Mały Kack walczy o pulę tych środków. W pierwszym roku była trudność w drugą stronę i rzeczywiście tak, dzięki takiemu mocnemu naciskowi Marka, pamiętam, że była 23:30, zostało pół godziny do złożenia wniosków o środki w ramach tego projektu. No, stukałem w klawiaturę właśnie pomysł przeglądu teatrów i taki pomysł został przedstawiony pod decyzję potem Rady Dzielnicy, zyskał pozytywną opinię razem z innym ze złożonych projektów spośród tych, które wpłynęły. I tak pozyskaliśmy pierwsze środki, więc Marek był zarówno u podstaw kurtyny, a również u podstaw stowarzyszenia, które formalnie zawiązało się 26 listopada, czyli właśnie podczas pierwszego finału pierwszej kurtyny. Od tego momentu też rozpoczął się byt prawny Stowarzyszenia Katolickie Amatorskie Centrum Kultury. Czym kurtyna zaskoczy nas w tym roku, w tym nietypowym roku? Były głosy o tym, że kurtynę należy odwołać, przełożyć na przyszły rok. Jaka ona będzie teraz? Jaka będzie kurtyna 20? Mam nadzieję, że utrzymamy to, co zakładamy, czyli będzie owszem inna, bo wymuszają to zewnętrzne okoliczności. Będzie w sieci, a nie na żywo. Natomiast na pewno będzie nowsza, bogatsza o pewne elementy. I patrząc na jej rozwój przez minione 4 lata, będzie po prostu coraz lepsza. W to mocno wierzę i zaangażowanie osób, które ją współtworzą, pozwala mi takie marzenie i takie przekonanie wręcz nawet wypowiedzieć. Natomiast czym ona będzie niezwykła, na dziś nawet może trudno powiedzieć. Wracamy do spektakli, które wygrały w minionych latach, patrzymy na nie z pewnej perspektywy i czasu. Patrzymy też na te spektakle i widzimy postęp grup, które się na kurtynę zgłaszały. Widzimy też zwyczajnie nasz rozwój techniczny. Wszyscy widzowie kurtyny zobaczą go chociażby w jakości nagrań spektakli, które będą prezentowane. Wrócimy do tematów, które przyświecały poszczególnym kurtynom. Więc zobaczymy, jak całość, która z tego się zbuduje, stworzy,
jak zostanie odebrana przez widzów. Na pewno po naszych ostatnich doświadczeniach stowarzyszenia i innym bardzo dużym projekcie realizowanym w październiku pod nazwą Pusta Noc w Sierakowicach, już dziś możemy powiedzieć jedno, że kurtyna niesamowicie mocno i dynamicznie zwiększy zasięg, zwiększy grono osób, do których dotrze, bo tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, to 300 i troszkę ponad 300 osób jest w stanie zmieścić się fizycznie w Kościele Chrystusa Króla w Gdyni na Małym Kacku. Natomiast w momencie, kiedy to wydarzenie będzie w całości transmitowane online, dostępność dla widzów w tym momencie staje się nieograniczona. I tak jak w trakcie tego wydarzenia pod tytułem Pusta Noc mieliśmy komentarze internautów z całej Polski, ale również dosłownie z całego świata i to na żywo w trakcie wydarzenia. Tak samo myślę, że właśnie kurtyna 2025, kurtyna przekroczy po prostu pewne granice rozpoznawalności i dotrze do bardzo szerokiego grona odbiorców. Gdzie będziemy mogli oglądać tegoroczną kurtynę? Kurtyna będzie w całości transmitowana na kanale Kurtyna Mały Kack Gdynia na YouTubie, ale również dla ułatwienia przekierowanie do tych transmisji będzie na naszym profilu społecznościowym na Facebooku, będą informacje na Instagramie, a również dla tych, którzy żyją w sieci w wersji bardziej tradycyjnej, czyli na stronie www.kurtynamalykack.pl. Tam również będzie przekierowanie i odnośnik do transmisji kurtyny. Czysto technicznie, jak w tym roku można głosować na nagrodę publiczności? Po każdym spektaklu, czyli zachowujemy tą formułę dotychczasową. Dla widzów internetowych po każdym spektaklu, ale również po prostu przez cały tydzień kurtyny do godziny 24 w piątek 27 listopada będą mogły spływać do nas elektroniczne ankiety dostępne właśnie w tych wszystkich mediach, o których wspomniałem podczas transmisji spektakli i po nich. O godzinie 24 te ankiety zostaną podliczone, dane z nich wrzucone w arkusz kalkulacyjny Nagrody Publiczności przygotowany przez wspomnianego Tomka Hajduka i parę minut po północy my będziemy już wiedzieli, kto zgarnia Nagrodę Publiczności w tym roku, kurtynę publiczności. Natomiast widzowie kurtyny dowiedzą się o tym po godzinie 19 28 listopada w czasie gali wręczania nagród. Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że kurtyna 2020 odbędzie się tak, jak ją sobie właśnie zaplanowaliście. Też mamy taką nadzieję. Dziękuję. Dzięki. Już po raz piąty przegląd kurtyna odbywa się przy wsparciu wielu ludzi dobrej woli. Organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Katolickie Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Zbigniew Zieliński, pan Jarosław Selin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, pan Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Swojego patronatu medialnego udzielili Telewizja Polska, oddział w Gdańsku, Radio Gdańsk, Gość Niedzielny, Dziennik Bałtycki, Portal Młoda Gdynia. Partnerem medialnym naszego wydarzenia jest Radio Plus. Ogromnym wsparciem są nasi partnerzy. Oto oni. Parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku. Urząd Miasta Gdyni. Rada Dzielnicy Mały Kack. Gdyńskie Centrum Kultury. Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Ruch Światło Życie Archidiecezji Gdańskiej. Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Siostry Karmelitanki z Gdyni. Państwo Alicja i Jarosław Biereccy. Spółdzielczy Instytut Naukowy. Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych. Fundacja Dom Marzeń. Vita Dent. Grand Tulipan Nieruchomości. Pakom. Primulator. Bistro Neptun. Radkom. Hytera. Wodzirej Dominik Knak. Anielska Księgarnia. Studio Nagrań Bartłomieja Chytły.
Niech teatralne emocje kurtyny towarzyszą Państwu przez cały rok.